Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne Zabieram Was do Lumpeksu. Tym razem zabieram Was tam z Anią, bo robiłyśmy wspólne zakupy. Także myślę, że taki inny, ciekawy program dla Was. W tym sklepie już byłyśmy, to są ciuchy na ulicy Elsnera w Krakowie, sieć ciuchy. No i był tam chyba rok temu stamtąd filmik, natomiast teraz jest nowa dostawa, taka jesienno-zimowa, no i dołapałyśmy super rzeczy, także zapraszam Was. W drugiej części filmiku zobaczycie też krótką relację z Lumpeksu na ulicy Kościuszki w Krakowie, takiego małego sklepu, ale też kupiłam tam super rzeczy, pokażę Wam. Także zapraszam już teraz na relację i na haul lumpeksowy ze stylówkami z tych zakupów. Kochani, i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie. Jeśli Wam się filmik podoba, to bardzo proszę, pamiętajcie, żeby je wcisnąć. I także proszę Was o subskrypcję, jeżeli kanał Wam się podoba, bo bardzo pomaga mi to w rozszerzaniu zasięgów. Także kochani, lecimy! No i moi drodzy, zobaczcie tymczasem jeszcze na moją stylówę. Chciałam Wam pokazać rzecz, którą dostałam od mojej widzki. Dziękuję bardzo, kochana. Jest bardzo, bardzo fajna spódniczka, słuchajcie. Jest to spódniczka marki F&F i jest na mnie o rozmiar za duża, ale jak widzicie, no trzyma się na biodrach. Jako biodrówka mogłaby być, ale spódnica będzie dużo fajniej wyglądała, kiedy po prostu ją zwężę do odpowiedniego rozmiaru i zamierzam po prostu tak zrobić i będzie wyglądała wtedy w ten sposób. Uważam, że jest po prostu superowa. No i jak widzicie, idealnie pasuje do mojego żakietu z wełny. Ta spódniczka akurat w składzie ma tam jakieś naturalne włókna, ale nie jest aż tak vintage i tak naturalny skład jak ten żakiet, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jest naprawdę śliczna. Ma bardzo fajny krój, właśnie taki inspirowany szkockimi kiltami, te zapięcia z boku. Także jestem mega zadowolona, bardzo dziękuję i zamierzam ją sobie przerobić u krawcowej, żeby wyglądała naprawdę fajnie, bo otrzymałam ją w prezencie, więc nic nie zainwestowałam, więc myślę, że te drobne pieniążki, które pani krawcowa za zwężenie weźmie, to będzie warto, żeby wyglądała profesjonalnie i tak superowo już. Także kochani, coś takiego. Bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Będzie troszeczkę mi tak na biodrach zwisała, ale myślę, że to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza, mam nadzieję, że Wam też. Tymczasem. Słuchajcie, idziemy dalej. Kochani, przechodzimy teraz do relacji naszej z Anią z tego pierwszego sklepu. Jak się skończy cała relacja, to zobaczycie, co tam kupiłyśmy. Hello, 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 cześć. Hej. Anusia się wita, ale prowadzi, więc nie będzie patrzeć. Tak, muszę patrzeć, bo nie mam takiego, co mi robi pi, 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 pi. Słuchajcie, jedziemy sobie dzisiaj na wycieczkę. Dzisiaj jest dzień po święcie zmarłych, czy dzień zaduszny, jak to Ania powiedziała. Ja się mało znam na tym, wiecie, ale tak Ania jest. Wie, Ania wie. Ania jest bardzo wykształconą osobą. Słuchajcie, Tak. Moi drodzy, jedziemy sobie dzisiaj na wyprawę, jedziemy do Lumpeksu, na Elsnera, do ciuchów. Jeszcze tam nie byłyśmy w tym sezonie. Ani ja, ja ani w ogóle Ania, nie byłam. Ania nigdy, a ja byłam w zeszłym roku i macie tam filmik z tego Lumpeksu. Gdzieś z zeszłego razu, ale dzisiaj jedziemy razem, więc mamy nadzieję upolować dużo perełek. A te dostawy w sumie były niedawno, bo tak miesiąc temu, więc tam cały czas się dokłada w tym sklepie, więc myślę, że będą fajne rzeczy, miejmy nadzieję. Idziemy też na szybki wypad do Ikei, bo mamy powieszaki. Na spódniczki, żeby ładnie się prezentowały. Tak, właśnie, bo tutaj miałyśmy takie porady od Was, że spódniczki powinny być na wieszakach, co jest oczywiście prawdą. Myśmy chciały ujednolicić wieszaki wszystkie, ale okazuje się, że rzeczywiście jest to dosyć problematyczne, więc próbujemy znaleźć... mój palec niestety tu widać z boku, przepraszam Was, ale ciężko się to trzyma. No, także jedziemy na polowanie, zrobimy przebitki i pokażemy Wam oczywiście, co kupiłyśmy, nie tylko w live wspólnie, ale może jeszcze zobaczycie to też w jakimś holu, w stylówkach. Także mam nadzieję, że na razie jest korek, tak jak Ania mówi. Jedziemy, stoimy, jedziemy, stoimy. Jedziemy, 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 ale jak dojedziemy, to się znowu zobaczymy. Do miłego. Jesteśmy, jesteśmy. Ania się ryktuje. A tutaj jesteśmy na ulicy Elsnera. Sieć ciuchy. Widzę, że okna otwarte, więc sklep czynny.
przez chwilę miałyśmy stres, że kawał drogi, a okaże się, że zamknięty, ale chyba jednak jest otwarte, moi drodzy. Hello, hello. To jest kompleksowa obsługa, proszę. Wspaniała, no właśnie, od razu można sobie wszystko przerobić. Dokładnie. Eska bardziej. Czy to jest takie? Patrz, że to jest trochę. Niestety. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten reportaż ze sklepu, a teraz pokażę Wam, co kupiłyśmy. Część rzeczy już widzieliście w live'ie z piątku, bo tam pokazywałyśmy rzeczy z tamtych zakupów, ale teraz pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, bo to nie było wszystko. No i zacznę od spodni. Słuchajcie, spodnie, bo ostatnio dużo było tego typu spodni. Zobaczycie mnie w tych spodniach przelotnie, one są za duże na mnie. I znowu kupiłam spodnie takie z szerokimi nogawkami, prostymi, w super składzie, moi drodzy, i one są znowu w taki kolor sól z pieprzem, trochę są ciemniejsze niż te moje, są większe też, bo te moje z wysokim stanem są jednak na mnie dobre. To jest w ogóle, słuchajcie, firma Jaeger, więc mega marka, patrzcie, udało się, naprawdę jakościowe spodnie w rozmiarze M, bardzo fajny kolor. I teraz już Wam powiem skład, bo tu gdzieś jest skład, bo widziałam już wcześniej tylko, o, te spodnie mają taką podszewkę wszytą i tam trzeba szukać tego. Słuchajcie, 54% wełny, 20% poliester, 17% wiskoza, 8% jedwabiu prócz tego posiadają i podszewka jest z wiskozy, więc super, więc 8%,
ile to będzie razem? Słuchajcie, 71 z wiskozą plus 8, czyli 79% naturalnych składników jest w tych spodniach. Super, jestem mega zadowolona. 79% to jest naprawdę duży skład naturalny, jak na dzisiaj przynajmniej, ale naprawdę są bardzo fajne w dotyku. Zobaczcie, jaki idealnie nowiutki materiał. Bardzo fajny krój, taki dandysowski trochę. Także super spodenki i tutaj taka bardzo prosta stylowa, żebyście zobaczyli poglądowo te spodnie, jak one wyglądają. Ja oczywiście mam je za duże, więc weźcie to pod uwagę. Jak ktoś ma M-kę, to będą lepsze. Chyba napisałyśmy też tutaj, słuchajcie, tak, pas 38-39, z tym, że to jest troszkę niższy pas, to nie jest już taki wysoki pas, taki średni. 38-39 w pasie, 50 w biodrach, długość od kroku 81 cm, więc super, moim zdaniem super, naprawdę fajne spodnie. Długość wewnętrzna, tak, dobrze mówię, one są dosyć długie, ale nie są przesadnie długie. Super, super składowe spodnie pięknej firmy, bardzo Was serdecznie zapraszam na zakupy, będą kosztować 100 po zniżce dla widzów, jeżeli jesteście subskrybentami. Także możecie zobaczyć je też w live, bo będziemy pokazać jeszcze tamte drugie, które są takie jaśniejsze trochę. Też z super składem, 50% wełna. Idziemy dalej. Kochani, kupiłam znowu przepiękny płaszczyk. Uwielbiam te płaszcze ostatnio. Przeciwdeszczowy. Mam taki jeden już w sklepie, słuchajcie. Też SKM-kę. To jest bardzo podobny rozmiar. Ten płaszczyk zamierzam zostawić sobie. I zobaczcie, to jest znowu ten taki płaszcz z tą pelerynką. Przeciwdeszczowy. A dzisiaj jest deszcz, więc chyba w nim pójdę. Z kapturem odpinanym. A co Wam chcę powiedzieć, to to, że postanowiłam sobie zostawić tą kurtkę, natomiast sprzedaję płaszcz, taki oversize'owy, w rozmiarze L, który nawet chyba będzie pasował do XL i pokażę go Wam w live, który jest identyczny jak to, tylko długi. Nosiłam ten płaszcz w zeszłym sezonie, ale powiem Wam, że ja już to mówiłam kilka razy, że jednak ja nie używam aż tak dużo tych rzeczy długich. Jeżeli używam, to raczej takie są rzeczy wyjściowe zupełnie, bo po prostu na co dzień w aucie często wsiadam, wysiadam, bo jeżdżę do różnych miejsc. Bardziej praktyczne są krótsze rzeczy dla mnie. I wiecie, w aucie też nie jest tak zimno, więc nie przeszkadza mi to, że mam krótsze te rzeczy, więc jakby ta kurtka jest bardziej praktyczna, jest praktycznie taka sama jak ten płaszcz, różni się długością i wielkością. Więc tamten płaszcz, który jest przepiękny, będzie w sklepie i będziecie go widzieć w live. Także taką robię małą wymiankę w mojej szafie, krótszą rzecz z kapturem na dłuższą. Jeżeli nie lubicie kapturów, to mam też taką samą praktycznie kurteczkę innej firmy, ale identyczny rodzaj, krój, tą, którą widzieliście w filmiku, właśnie jest też w sklepie u nas. Można ją kupić i będzie ten płaszcz, czyli już mam dwie takie rzeczy. Zresztą widzieliście w zeszłym sezonie, pokazywałam, jak bardzo modne są takie płaszcze i kurtki. Był dokładnie prawie identyczny płaszczyk w kolekcji Celine w zeszłym roku, jesienno-zimowej. I bardzo fajne stylówki z nim były, także zapraszam Was właśnie do tamtego filmiku, jeśli Was interesują takie stylóweczki. Dobra, kochani, idziemy dalej tym tropem brązu. Kupiłyśmy też świetną kurtkę, moi drodzy. Rozmiar 10, więc to nie jest duża kurtka, w takim stylu kowbojsko-indiańskim. Jest z zamszu naturalnego, jest naprawdę mega. I słuchajcie, firma Lipsy Clothing, rozmiar 10, czyli to jest 38, może być na 36. Tak, 100% oczywiście skóra, tak jak mówię, z podszeweczką, przepiękna kurtka, zobaczcie. I ona jako wiązanie ma takie tutaj troczki jakby. Można zawiązać sobie tymi rzemykami po prostu, tak jak się to wiązało, pewnie, nie wiem, Indianie może tak wiązali, ciężko powiedzieć. Kochani, jest czysta, jest idealna, jest jak nowa. Pokażę Wam z bliska tu materiał, naprawdę piękna. Oczywiście, że modne były, bardzo modne były te frędzelki, więc tym bardziej. Zobaczcie tutaj poglądowo, jak też wyglądam do tej właśnie stylówy, co była do płaszczyka przeznaczona. Ale tym mierzę to do tej kurtki, także moim zdaniem mega fajna rzecz i będziecie ją widzieć w holu, oczywiście w live'ie ze sklepu, także zapraszam Was serdecznie. Także uważam, że fajne zakupy, jestem ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podobają. Mamy piękną spódnicę również z bardzo dobrym składem, z firma Next, rozmiar 12 i też zaraz Wam powiem, jaki skład, tylko się dostanę do podszeweczki, jest.
Moi drodzy, jest to 51% len, 49% bawełna. I zobaczcie, jaka urocza spódnica. Może być nawet na zimę, bo ten len z bawełną są dosyć grube. I bardzo, bardzo fajny styl. Taka midi spódniczka do kolana. Na przykład będzie bardzo fajna do jakiegoś sweterka. I zobaczcie, ta spódniczka ma na dole jakby takie, nie wiem, czy szyfonowe, czy no, z jakiegoś cienkiego materiału naszyte takie kółeczka przezroczyste, które są ruchome. Bardzo fajny motyw na tym białym pasku. Będzie świetnie wyglądać do takich biało-czarnych stylizacji. Także, o, pokażę Wam przykładowo, tu mam taki żakiet, który by też mógł być jako komplet do tego typu spódnicy. Biało-czarny żakiet albo po prostu czerni. Jak najbardziej też biały sweter, tylko że to by się obierało od białego swetra. Ale piękna, piękna spódnica rozmiar 12, czyli eleczka. Świetna jest. Polecam Wam serdecznie, będzie oczywiście dostępna. No i teraz rzecz, którą mnie zachwyciła. Żakiet marki Minuet. I moi drodzy, już Wam też mówię skład. Rozmiar 14, 40, czyli L-ka znowu. 82% wełny, 17% wiskozy. Tylko 1% jest sztuczny w tym żakiecie, taki całkiem sztuczny. Chodzi mi o włókna zupełnie, zupełnie syntetyczne. I zobaczcie, bardzo fajna faktura, taki cieplutki żakiet w przepięknym fiolecie. No niestety, na mnie jest niedobry, więc ja nawet za bardzo tutaj pokażę Wam tak na sobie, jak włożyłam go. Ale nie ma sensu go jakoś za bardzo mierzyć, ale patrzcie, ma jeszcze z tyłu taką świetną patkę. No i ma sygnowaną podszewkę z napisem Minuet. Piękny kolor, piękny, ciepły materiał, super skład. Także bardzo się cieszę, że udało mi się kupić ten żakiecik i śliczny, taki ciemny fiolet. Taki trochę atramentowy fiolet, ale to nie jest granat, to jest właśnie fiolet. Mam nadzieję, że to widać. Piękny żakiet, bardzo, bardzo jestem zadowolona i w ogóle cieszyłyśmy się, że znalazłyśmy fajne rzeczy, powiem Wam. Kochani, idziemy dalej. Jeszcze wrócę się do brązów, słuchajcie, bo miałyśmy szczęście do brązów tym razem. Patrzcie, kupiłyśmy prześliczną kurteczkę z firmy Soja, rozmiar L, ale moim zdaniem może być spokojnie na M, a nawet jak ktoś lubi duże kurtki, to na S. Kurtka z wełny, już też Wam powiem składzik. Nowa jest ta kurtka, 100% wełna, więc w ogóle no przepiękna rzecz. I patrzcie, taka fajna kurtka, z idealnie nowy materiał. W ogóle ona jest nowa, naprawdę, bo ja ją tak oglądałam z wszystkich stron i ona w ogóle nie była noszona. Jestem przekonana. Z króliczkiem naturalnym, patrzcie, tutaj jest wszystko naturalny króliczek. Oprzycia, kieszonki oraz kaptur jest wyłożony z brzegu tym króliczkiem. No to jest takie milutkie. No i oczywiście, że ta kurtka jest do sklepu. Oczywiście bije się z myślami cały czas. Ale zobaczcie mnie w tej stylówce, co już właśnie byłam, tej brązowej, znowu do tej kurtki. No i tak to wygląda. Mnie się mega podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Uważam, że to jest mega zdobycz. Przepiękna rzecz. Uwielbiam rzeczy z króliczkiem. No niestety, no póki spożywamy króliki jako ludzie, mówię tutaj o generalnie, nie o sobie, bo ja nie jem królików, no to te futra też trzeba wykorzystywać, bo ja uważam, że to jest barbarzyństwo. W ogóle wiadomo, że zabijanie zwierząt, ale jak już są zabijane na mięso, że tak to brutalnie ujmę, no to jeszcze gorsze moim zdaniem jest wyrzucanie pozostałych rzeczy, bo to jest zwykłe marnotrawienie, brak szacunku dla natury. Także uważam, że no, tym bardziej, że to jest z drugiej ręki, nie mam wyrzutów. No w każdym razie jest piękne i bardzo fajnie wygląda. Kochani, ostatnia rzecz z tego sklepu to jest szal. Zobaczcie, taki przepiękny szal z wełny. I myślę o tym, czy sobie go nie zostawić, a nie dać do sklepu takiej chusty, którą mam w podobnych kolorach. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. I to jest jakby zrobione w formie takiego, na kanwie, takie jakby trochę aksamitne to jest nawet. Piękne kolory. Trochę turkusu, trochę właśnie różu, taka fuksja. I zobaczcie, mam torbę, która jest prawie identyczna jak to. Patrzcie się. I do tego płaszcza mojego różowego pasuje. Patrzcie, jaki zestaw kolorów podobny. No, po prostu... Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę bardzo, bardzo podobny zestaw kolorów. Fajnie to wygląda razem. Do różowego płaszcza bardzo fajnie ożywia w zimie. A tu jeszcze jest ten ciepły brąz. To też super moim zdaniem wygląda. Także... Tadam! Taki zestawik. No, kochani, no to na dzisiaj
jak chodzi o ten sklep, to tyle zakupów. Zobaczycie część właśnie jeszcze w live, także zapraszam. A tymczasem zobaczcie jeszcze przebitki z drugiego sklepu na Kościuszki. Byłam tam w dzień przed Wszystkimi Świętymi, no i po prostu po drodze wstąpiłam i nagrałam taką krótką przebitkę, zobaczcie. Hejka, kochani, jestem w Krakowie. Moi drodzy, na ulicy Tadeusza Kościuszki w pobliżu cmentarza Salwatorskiego i przyszłam zobaczyć, co jest w tym sklepie. Tania odzież u Gosi. Dostawa towaru była, zobaczymy. Słuchajcie, to jest, jak mówię, na Kościuszki, ale jaki numer? Nie wiem dokładnie. Zaraz zobaczymy, co tam jest. No, jak widzicie, jest to niewielki sklep, tam jest taka druga część tylnia, nie mogłam tam za dużo nagrywać, więc tu Wam nie pokażę dużo przebitek. Mierzyłam różowy płaszczyk w przymierzalni, to możecie sobie tu zobaczyć, był za duży na mnie, też z wełny, dość fajny. Spodobał mi się ten taki fajny kolor różowy, no ale jednak się nie zdecydowałam, bo tak jak mówię, rozmiar był nieodpowiedni, ale udało mi się kupić świetne buty, pokażę Wam tu przebitki, bo te buty już niestety nie są dostępne, te buty od razu zostały sprzedane, tak się przypadkowo złożyło. Przepiękne buty, rozmiar 36, takimi dziureczkami, takie botki skórkowe, nieocieplane, ale bardzo, bardzo eleganckie. No, myślę, że to był bardzo dobry zakup, kosztowały około 40 zł, więc nie było to jakieś bardzo, bardzo drogie. Opłacało się jak na skórzane, piękne buty. No i udało mi się kupić też cudowną kurtkę dla mojego taty, brązową, nową kurtkę, całą podszytą królikiem, z takim króliczym kołnierzem i naprawdę z zamszowej skóry naturalnej, z nową zmetką, słuchajcie, za 60 zł. Naprawdę uważam, że to była mega okazja. No a że tata mój miał przy okazji 70. urodziny, no to dostał taki dodatek prezentowy ode mnie. Zamiast do sklepu dałam mojemu tacie, bo idealnie pasował rozmiar, także naprawdę super też zdobycze. Zachęcam Was do tego sklepu odwiedzenia, bo całkiem fajny sklepik, fajny towar, szczególnie dużo skórzanych butów. Jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, to wpadnijcie tam. Kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejne stylówki, na live'y u nas ze sklepu, z saloniku i do naszego sklepu też Was zapraszam. I pozdrawiam Was teraz serdecznie. Miłej niedzieli. Cześć!